Cześć, tu Asia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kawie z Nikaragui. Na początek kilka technicznych informacji. Nasza kawa pochodzi z plantacji El Limoncillo znajdującej się w regionie Matagalpa, oczywiście w Nikaragui. Prowadzi ją rodzina Mierisz, która posiada aż 9 plantacji kawy zarówno w Nikaragui, jak i w Hondurasie. Jest to bardzo znana rodzina w tamtym regionie. Ich kawy otrzymują nawet międzynarodowe nagrody jakości. Nasza Nikaragua to oczywiście 100% arabika wypalana w sposób light roast. Punktacja SCA to 85 punktów. Jest to odmiana botaniczna Javanica, polecana pod wszystkie metody przelewowe, ale o tym powie później Rafał. Można w tej kawie wyczuć aromaty El Greya, brzoskwini, suszonej figi i cukru trzcinowego. Tak więc jest to propozycja dla osób, które lubią słodką kawę. Okay. Koniec już tych informacji technicznych. Przejdziemy do roastera i do Rafała i opowiemy troszeczkę o procesie wypalania, do czego ta kawa się tak naprawdę nadaje, do czego się nie nadaje, także zapraszam. Jestem. Kameruj się. Tak. Bardzo dobrze, że się kameruj. Więc ja jako prawdziwy roaster. Każdy prawdziwy roaster powinien mieć czapkę na głowie przy roasterze, bo przecież przy roasterze jest bardzo zimno. Roaster hipster, oczywiście. Żartuję, nie potrzebuję jej, mam zbyt piękną fryzurę. Witam Was serdecznie w mojej małej pracowni. Po mojej prawej stronie, Waszej lewej, jest roaster, na którym wypalamy właśnie kawę, o której wspomnieliśmy. Przed Wami stoi worek kawy Nikaragua lub z Nikaragui, żeby ładnie odmienić i żeby wszystko było profesjonalnie. Oczywiście zwróćcie uwagę na to, że mamy jeden worek, więc ilość kawy jest ograniczona, więc śpieszcie się. Jeżeli chodzi o informacje na temat już samego ziarna, nie wiem, czy zobaczycie, ale postaram się. Tutaj mamy kawę wypaloną metodą light roast, a tutaj jest kawa jeszcze niewypalona. Obydwie, jak widać, ziarna dosyć duże, bardzo ładne, równe, nawet kolorystyka wypalenia jest bardzo jednolita. Dlaczego wypalam kawę light roast? Przede wszystkim kawy jednolodne, które dedykowane są do alternatywnych metod parzenia kawy, powinna być wypalone zdecydowanie jaśniej, ale nie możemy zapominać o tym, żeby ona była odpowiednio rozwinięta, czyli staramy się, żeby to było light roast, ale temperatura oraz energia również doszła do rdzenia kawy tak, aby kawa była wypalona bardzo równomiernie, wtedy uzyskujemy bardzo fajnie zbalansowany smak i odpowiednią ekstrakcję, czyli odpowiedni stopień zaparzania danej kawy. Dlaczego light roasty? Dlatego, że nie chcemy zmienić smaku kawy, czyli nadmierna ilość karbonizacji, karmelizacji, karbonizacji cukru spowoduje, że kawa będzie po prostu gorzka, jednolita. Przy light roastach jesteśmy dalej w stanie wyczuć jej naturalne walory smakowe. Tak jak Asia wspomniała, brzoskwinia, figi, cukier trzcinowy. Zdecydowanie to jest dobra propozycja dla ludzi, którzy lubią kawę słodką. Nie preferują kawy bardzo gorzkiej, ale również nie preferują kawy, która ma bardzo wysoką kwasowość. To jest słodka kawa, bardzo dobra propozycja dla ludzi, którzy na przykład zaczynają swoją przygodę z metodami alternatywnymi, chcą poznać dopiero smak danej kawy i czym ona się charakteryzuje, przede wszystkim delikatnością. Niektórzy mówią, że nawet bardziej herbacianą nutą, czyli ta kawa, która jest zaparzona odpowiednio, bardziej przypomina herbatę w jej walorach smakowych niż kawę, ale o tym pewnie nie będziemy mówić, jak już będziemy ją zaparzać. Sam proces palenia kawy trwa około 9 minut do 10. Wtedy jesteśmy w stanie odpowiednio rozwinąć kawę, nadać jej odpowiednią charakterystykę oraz zrobić tak, żebyście otwierając paczkę mieli przed oczami mnie, może nie do końca, ale ten worek oraz Asię, która... Więc zapraszam Was serdecznie. Za momencik przygotujemy dla Was V60 albo Chemexa. Opowiemy o tym, jak dana kawa smakuje. Niech moc kawy będzie z Wami i widzimy się już za chwilę. Okay. Zaczynamy od tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli przygotowanie kawy. Okay. Rozpoczynamy przede wszystkim od przelania filtra papierowego. Pamiętajcie o tym, że jeżeli używamy jakiegokolwiek filtra do zaparzenia kawy, to powinniśmy go dokładnie przelać tak, aby filtr się namoczył, abyśmy pozbyli się papierowego smaku, który zdecydowanie może wkraść się w nasze aromaty kawowe i popsuć nam cały efekt. Czyli przelewamy dosyć porządny filtr. Ja może wyleję tą wodę. Bo siostro? Czuję się niepotrzebnie. Siostro, wyleję wodę. Woli wylać tam, gdzie powinna, czyli do zlewu. Ok, filtr mamy już przygotowany.
temperatura wody powinna wynieść między 94 a 96 stopnie, w zależności od tego, jaką kawę preferujecie. Pamiętajmy, że im wyższa temperatura wody, tym większa ekstrakcja, czyli kawa będzie bardziej intensywna. Wsypujemy, w tym przypadku jest to 30 gramów świeżo zmielonej kawy, stopień zmielenia stosunkowo gruby, dlatego że używamy jej dosyć dużo, a na dodatek zależy nam na tym, aby kawa zaparzyła się w odpowiednim czasie. W przypadku Chemexa i wszystkich tych metod przelewowych, gdzie grawitacja zaparza, a nie mamy żadnego dodatkowego ciśnienia, tutaj powinno to wynieść między 2,5 a 3 minuty. Jeżeli chcemy bardziej intensywnego Chemexa, to możemy sobie troszkę drobniej zmienić i ewentualnie 3,5, ale to wszystko zależy od tego, co preferujecie. Oczywiście nie zapominajmy o tarowaniu wagi, gdyż tarowanie wagi jest kluczowym elementem, żebyśmy wiedzieli, ile wody nalewamy, tak? Tak. W przypadku Asiu, w przypadku Chemexa, 30 gramów kawy, ile wody? Pół. Pierwszy rozpoczynamy od tak zwanego pre-wetting lub blooming, czyli zalewamy odrobiną wody tak, aby kawa nam się cała zamoczyła. I po co to robisz? Po to, abyśmy bardziej otworzyli kawę, po to, żeby tutaj węgla zdążył nam się z kawy wydostać, żeby ekstrakcja była równiejsza i bardziej przyjemna. Czyli nie można tego kroku pominąć. Znaczy, nie powinno się. Wszystko można, ale nie powinno się tego kroku pomijać. Ten blooming trwa standardowo około 30 sekund. Standardowo, oczywiście możecie sobie to przedłużyć w zależności od tego, jak świeżą kawę macie, żeby ona zdążyła się odgazować. I teraz drugie już zalanie. Nie możecie tego zobaczyć, ale jak sobie kupicie kawę, to na pewno będziecie mogli to zaobserwować u siebie w paczkach. Ok, pierwsze zalanie zalewam do około 200 gramów litrów, tak? Możemy sobie zamieszać tak, aby cała kawa zaczęła pracować, miała kontakt z wodą, gdyż jeśli woda będzie spływała, to na ściankach osadzi się odrobinę kawy, a my chcemy, żeby cała kawa miała kontakt z wodą, a nie tylko jakaś jej część, bo wtedy ekstrahujemy zdecydowanie lepiej. Ok, po 30 sekundach możemy spokojnie dolać kolejną porcję. Możemy dolać sobie do 400 na przykład. Czyli ilość zalan jest różna. Ilość zalan jest uzależniona od tego, jaką metodę mamy. Czasami zalewamy na 5 razy, czasami zalewamy na 2, czasami możemy zalać na raz, jeżeli nie mamy czasu, a chcemy, żeby Chemex był zrobiony stosunkowo szybko. To wszystko zależy od Waszych preferencji. Mamy 400. Delikatnie znowu zakręcimy. Kawa nam się zaparza, kolorystyka jest piękna, bursztynowa, jak to nasza Asia mówi zawsze. No i czekamy. Możemy się teraz trochę wygłupiać, przyspieszymy. I mamy ostatnie zalanie do 500 gramów czytaj mililitrów. Jeszcze. Zrobiliśmy Chemexa, gdyż jesteśmy miłośnikami dużej ilości kawy. Nie podzielimy się dzisiaj z nikim, wypijemy ją sami. Ale zanim ją wypijemy, oczywiście powiemy o jej walorach smakowych i czego powinniście się spodziewać. Oczywiście pamiętajcie, jak ważna jest woda w procesie zaparzenia kawy metodą alternatywną. Jeżeli nie posiadacie dzbanka filtrującego i nie wiecie, jaka ilość węglanu waty i magnezu znajduje się w wodzie, a musicie dosyć często odkamieniać czajnik, to znaczy, że wodę macie bardzo twardą. Stąd zmiękczcie Wam wodę, przefiltrujcie, a jeżeli chcecie być pewni, możecie kupić wodę znanego producenta. Pewnie łatwo jest odczytać na internecie, jaka to jest marka, nie będziemy o tym mówić, ale jest to jedna topowych marek, która posiada wodę, która jest bardzo zbliżona do tego, czego bariści oczekują od wody do metody alternatywnej. Woda stanowi bardzo duży procent naszej kawy, więc powinniśmy używać dobrej wody, przefiltrowanej wody, która dobrze wyekstrahuje kawę, a nie do nieprzyjemnej goryczki oraz takiej, bym powiedział, posmaku jakiegoś tam przepalenia naszej mieszanki, tak? Oczywiście zbyt miękka woda przepali kawę, a zbyt twarda jej nie doparzy, więc używamy dobrej jakości wody. Czas ekstrakcji powoli dobiega końca. Mamy tutaj około 3 minut. Teraz zabieram sobie filiżankę, którą przygotowałem wcześniej, tak aby wyrzucić naszego pampersa z kawą. Jestem na etapie małych dzieci, więc pampers jest wszędzie. Kawę zaparzoną, to stabilnie też wygląda niestetycznie. I możemy powoli zamieszać kawą, tak żeby się troszkę natleniła. Aby troszkę to stygła. Pamiętajcie, że kawy, które są zaparzone metodami alternatywnymi, jeżeli obniżysz ich temperaturę, to jesteś w stanie wyczuć zdecydowanie więcej aromatu, więc ja zawsze wybieram
zimną filiżankę. W przeciwieństwie do espresso, kiedy filiżanka musi być ciepła, do metody alternatywnej zawsze używam zimną, gdyż porcelana bardzo szybko bierze nam temperaturę i pozwoli nam na cieszenie się kawą zdecydowanie szybciej. Teraz tak, na zdrowie, Asiu. Przede wszystkim ma niesamowicie przyjemny aromat, co już na pierwszy rzut oka albo na pierwszy rzut nosa jest zauważalne. Aromat owoców, dżemu owocowego jest słodka. Tak, tutaj akurat musicie przygotować nakarę, która jest bardzo słodka. Jest delikatna kwasowość, ale ta kwasowość nie jest bardzo dominująca. Ale też trzeba wspomnieć o tym, że kawy z tego regionu nie charakteryzują się dużą kwasowością. Jeżeli szukacie takiej kawy, to idziemy bardziej w stronę Etiopii, Kenii. Tak, Afryka zdecydowanie bardziej podbije nam tą kwasowość, a tutaj mamy bardzo przyjemną, o przyjemnym wody kawę, która na pewno będzie Was cieszyła, tak jak cieszy nas. Tak. Zapraszamy serdecznie do sklepu internetowego. Tak, z nami. Jesteśmy po to, żeby Wam pomagać, jesteśmy dla Was, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie wyboru kawy, niezależnie od tego, czy to ma być kawa do alternatywnego sposobu parzenia, czy do espresso, czy do jakiejś tam szolki typowej śląskiej metody zaparzania, czyli dwie łyżeczki i gorąca woda. Jesteśmy dla Was, zapraszamy Was serdecznie, niech moc kawy będzie z Wami, my pijemy kawę, a z Wami się już żegnamy. Dzięki, że byliście z nami, pozdrawiam, cześć. A i pamiętajcie, w opisie macie link do sklepu, gdzie możecie kupić tę kawę, także serdecznie Was zapraszamy.